podchodzicie do tego bardziej emocjonalnie czy bardziej fizycznie? Koleżanka, dwa one night stand. Ale co to jest była randka, nie? Was to nieśmiała, ale w taki fajny sposób. Ponujący dość. Ponujący. Body count ma dla was znaczenie. Żeby tam no, bo tu gościu siedzi na mnicha. Co? Posuń się, bo gościu tu masz ciśnięte jaja. Ja dobrze wyglądam? Zajebiście. Tak już tak, bardzo dobrze. A teraz ja mam to z rękoma zrobić, nie mam pojęcia. Dzień dobry kochani. To jest ten moment, żeby przełamać wszystkie tematy tabu. I zaprosiłam tych cudownych przystojniaków dzisiaj do mnie, którzy będą odpowiadać na pytania, których kobiety boją im się zadać. Także teraz się przedstawimy i powiemy każdy z nich na lat. To Szymon, 20 lat. Siema, jestem Filip, mam 20 lat. Jestem Max, mam 22. Filip, 22. Jak na Tinderze. Janusz Będkowski z Turku. Moje zainteresowania to kino, podróże i żona kolegi Darka, Monika. Bartek, 22. I Albert, 21. Dobra, słuchajcie, będę wam zadawać, myślę, że około 15 do 20 pytań i odpowiadacie na nie otwarcie. Lecimy z pierwszą. Jest taka teoria, że chłopaki od razu po poznaniu dziewczyny dodają ją do 3 kategorii. 1. Koleżanka. 2. One night stand. 3. Relationship material. Czy to jest prawda? Trochę tak jest. To się nazywa Box Theory i dziewczyny o tym mówią, że jak poznajecie laskę, to od razu jakby przypisujecie ją do jakiegoś pudełka. I nie możecie tego zmienić. I czy to jest prawda, czy nie? A jaka jest czwarta opcja? To jest jakieś... No tak, ale to jakby, nie wiem, w mojej głowie jakby nie ma też czwartej opcji, nie? No bo kiedyś to może być koleżanka, nie? Znaczy, no... Moim zdaniem to nie jest na pierwszym widzeniu, tylko po jakimś czasie, po poznaniu. Co no trochę też tak, bo w trakcie relacji może awansować z jednego pudełka do drugiego. No właśnie, czyli może awansować. Chyba czegoś takiego, że to jest koleżanka i jakby nic tego nie zmieni. Może, bo może zaimponować. W trakcie relacji. Okej. Dobra, teraz drugie pytanie. Czy jeżeli kobieta wyśle wam nagie zdjęcie sofa, to czy dzielicie się tymi zdjęciami pomiędzy sobą? Nie. Znaczy, nawet takich zdjęć nie dostaję, ale jakby dostał, to bym się nie podzielił. Teraz w tym wieku bym tego nie zrobił, nie? Ale myślę, że jakbym miał 16 lat, to pewnie inaczej by to wyglądało, nie? Tak mi się wydaje. Dobra. Kolejne pytanie. Czy body count ma dla was znaczenie? Nie. W sensie nie? Że tak. Dla mnie w chuj nie. Ja na przykład bym wolał bardziej doświadczoną kobietę niż taką, która nie robiła tego. Okej, ale to w takim razie gdzie jest taki... Nie wiesz, jaki body count, też prawda. No dobra, a jeżeli... Jaki jest w takim razie mniej więcej? Nie ma. Każdy sobie jakby... Nie patrzy na to, co się działo wcześniej, tylko każda od momentu poznania jest... Piszę swoją historię jakby, nie? Czyli nie. No nie, nie. Czyli jeżeli jesteście jakoś mega wkręceni w jakąś osobę, jesteście w związku, to czy w takich sytuacjach i tak mogą was podniecać inne kobiety? Jak się układa, to nie. Chodzi o to, czy was serio podnieca, nie że atrakcyjna, bo atrakcyjnych ludzi widzimy codziennie gdzieś, ale czy was ktoś jest w stanie naprawdę jakby podniecić? Jeżeli ktoś tak ma, to relacja po prostu raczej, nie? Kolejne pytanie. Czy lubicie, jak kobieta wykonuje pierwszy ruch wobec was? I czy z jednej strony uważacie, że jakby już przestaje to być jakby trudne w pewien sposób i gdzieś tam was to zniechęca? Czy totalnie jesteście w stanie spojrzeć na taką osobę, nawet jak kobieta wykonała pierwszy ruch? Jakby poważnie. Zajebiście, serio. Zajebiście. No, większość kobiet się boi w tych czasach zagadać do faceta. I jak już jakaś zrobi krok pierwszy, to na przykład mi to imponuje, nie? Że różni się czymś od innych kobiet, nie? Tylko może zejść na ziemię. Jak ja właśnie rozmawiam z dziewczynami, czy ja miałam taką sytuację, że ja jakże wykonałam pierwszy ruch, bardzo często ostatecznie te osoby mi powiedziały, że gdzieś tam traci na takiej swojej wiecie, że jakby ten facet nie czuje, że on ją zdobył. Czyli to jest mit. Serio, tak. Albo kobieta może wykonać pierwszy ruch, a i tak nie zostać zdobyta przez faceta, nie? Prawda. No, więc... Wy sobie pewnie myślicie, że dajecie już duże sygnały, ale tak naprawdę są znikome. I z drugiej strony oczekujecie od nas dużych sygnałów. No i też to nie do końca... No dobra, no to nawiązując do tego, to teraz powiedzcie mi, co się stało, bo mamy 2023 rok i jakby widać, że mega się zamywa ta kultura randkowania. Jakby nie ma już rzeczywiście takiej... Nie wiem, ludzie się już w ogóle na tym nie skupiają. No nawet jak się teraz zastanowicie, kiedy ostatnio byliście na randce, myślę, że... A ja to nie byłem nawet. No. Jakby... Co? Ale czym jest randka jakby tak, nie? Właśnie, co się stało, że jakby teraz wy jako mężczyźni jakby totalnie odeszliście od tego, że to nie jest dla was w żaden sposób ważne, żeby zabierać kobiety na randki. Bo jest naprawdę, to jest serio żart. Już w związku, czy jeszcze przed? W związku, przed... Ale to była randka, nie? W związku to jest ważne. No, słuchajcie, no mamy dziewczynę i myślę, że każdy z nas powie, że teraz tak jest. Po prostu tak naprawdę się... Tak, uważam, w sensie, bo to chodzi o taką randkę, definicję randki. Tak. Uważam, że wy lubicie, kobiety lubią po prostu jak dane czynności się nazywa. Tak, tak. I to jest punkt, a my nie przykładamy do tego uwagi i dla nas, jakby inaczej, jak idziemy z wami gdzieś na jedzenie, damy wam kwiatki i nie nazwiemy tego randką, to dla was już to nie jest randka, a my sobie myślimy, że kurde, po co nazywać to randką, jak takie rzeczy może być... Chodzi o gest takiego zaopiekowania się kimś, typu właśnie hej, nie wiem, bądź gotowa o tej, podjadę po ciebie, zabieram cię na randkę i wtedy czujesz, że jakby jak ktoś cię zabiera na tą randkę, to jest takie dla ciebie. No tak, ale jakby nie użył słowa randka, właśnie jakby nie użył słowa randka, no jakby nie użył słowa randka, to dla was to już słowa randka. Nie, mi się wydaje, że... Słuchaj, kiedyś nawet nie istnieliśmy za bardzo, nie? Nie wiem, jak to było kiedyś. Nie żyliśmy wtedy. A to teraz pytanko, jak zagadać do was? Na ulicy, w kawiarni, co zrobić, żeby to było efektywne? Szczerze, cokolwiek. No właśnie, ale wiecie, prosto, gadacie tak. Wiecie, ile razy ja podeszłam i... Nie wiem, coś powiedziałam, to może sprawę wcześniej wtedy, nie? A ta osoba zwyczajnie... Odpowiada i odchodzi. To nie, po prostu faceci są jakby nie patrzeć dość prości i po prostu się speszyli prawdopodobnie, jak do nich podeszli. Prawdopodobnie większość facetów się peszy, jak kobieta. Po prostu nie byli zainteresowani, tak, podeszłabyś. I trafiłaś po prostu na takich, albo się im nie spodobałaś, albo ich onieśmieliłaś po prostu i nie wiedzieli, co powiedzieć. Trzymam się tej drugiej wersji. Nie byli cię dowarci. Za którymś razem ci udaje, Smina. Nie no, ale... Trzeba coś nasz ból, wiesz co robisz. Ja potrzebuję konkretu, czyli jak? Co zrobić na przykład? Dajcie przykład. Wystarczy okazać szczere chęci i zainteresowanie. Nie, kurde. Co powiedzieć? Prosto. Serio? Podobałaś mi się, jeżeli spodobała mi się facetowi. To wtedy od razu masz albo tak, albo nie. Bo właśnie dziewczyny chyba za dużo mówią i ja na przykład uważam, jak tak, wiecie, rozmawiam z dziewczynami, czy widzę... Jakby jak działamy, no to trochę się boimy podejść, powiedzieć, podobasz mi się. Ja myślę, że to chodzi, że się bójcie, ale trzeba to zrobić. Czyli to jest taka rzecz, która raczej zadziała, jeżeli druga strona będzie zainteresowana. No i git. Jest to możliwe. Dobra. Czy zdarza wam się myśleć o byłych partnerkach, nawet jak jesteście w związku, czy w relacji jakiejkolwiek? No to myślisz o starych znajomych jakoś czasami? Ale bardziej chodzi o taki, wiecie, że... Że rozmyślasz. No, takie wspominanie. Takie, że... Nie? Nie. Znaczy, no. Okej. Dobra, szczera odpowiedź. Kobiety was ogólnie onieśmielają i jeżeli tak, to co was najbardziej onieśmiela w kobietach? I każdy odpowiada. No to jest dobre pytanie. No to jest dobre pytanie, ale nie mam pojęcia, co mam powiedzieć. Wzrok. Jak kobieta ma ładne oczy i... Spojrzy się tak, jakby się tam potraficie patrzeć, to tak. Albo jak cię przegada. Albo jak cię przegada, no. Co znaczy przegada? No, czyli już wiesz, że ty nie kontrolujesz tej rozmowy. Tak, tylko na... Dobre. Taka pewność ciebie też, nie? Tak. Czyli was to nie śmiela, ale w taki fajny sposób, czy raczej... Raczej taki fajny, raczej fajny. Imponujący dość. Imponujący, może być takie słowo, no. Z tym blink wtedy. Okej. No. Wy też tak uważacie? Tak, ja się zgadzam. Ale zresztą jeszcze można dowiedzieć ciekawych. Ale ja, że wiecie, kurwa, nie życie raczej, nie? Nie da się. Czy pan, jakby wiesz, a zarówno ty na tym jest, że coś się dowiedziałaś ciekawego i my też jakby. No fajnie. Czy według was ubiór kobiety ma znaczenie i czym im bardziej jakby wyzywający, tym lepiej, czy właśnie gorzej? Zależy od sytuacji. Byle by było estetyczne, to może być wyzywające, ale byle by było ładne i estetyczne. Ja się podpinam. Ja myślę, dziwne pytanie sformułowałaś, bo jakby nie dodawać tego wyzywające i czy ogólnie u kobiety ubiór dla nas ma znaczenie, to ja uważam, że kobieta może urodę mieć gorszą na przykład od drugiej, a jeżeli się ubiera zajebiście, to mi na przykład to się w chuj podoba i wtedy to, ten wygląd taki ogólnikowy jest dużo fajniejszy niż sam aspekt ubioru, a urody, rozumiesz? Dobra, to co w takim razie was mega odpycha w kobietach pod względem charakteru? Podzielcie to. Taka bossy, laska, krzyżniczka. Potrafi gotować. Jaka powinna być? No wiadomo, ładna, piękna, inteligentna i tak dalej, żeby jeszcze obiad był smaczny. Przystoliłam. Strasznie, chyba trzeba wylać. Nie, ja uważam, że każdy mężczyzna też powinien zacząć gotować, więc jakby no... Najgorsze są takie księżniczki, takie... Nie wiem, jak to określić. Każdy miał co powiedzieć, ale nie wiem, jak to przecież nie mam pojęcia. To tak najgorzej, nie? Musi rozpuszczone jakieś dołożenie do tego. No, to musi być taka naziemna trochę. Przyziemna. Satelita. Albo jak ci, kurwa, nie wiem, jak ci nie pozwala na przykład, wiesz, robić co chcesz, w sensie, nie wiem, kontrolujecie, nie? Jak nie ma pasji, to... I planów na siebie nie ma, to też chujowo. Ale no wiecie, jakby koniec końców jesteśmy w takim wieku, że dużo osób nie ma na siebie i tak planu. Jakby mamy jakieś pomysły, idziemy do przodu, ale... Oglądasz Netflixa, jeśli narzekasz, nigdy tych planów możesz się uczyć, możesz zarabiać hajs, nie, może być sporty, nie wiem, dużo rzeczy do robienia. Pasje jakieś. Jak nic nie znalazłeś, ile rzeczy narzekasz, to... Płasno. Dobra. Każda z nas wygląda jak laska z Instagrama zwyczajnie. I czy dla was ma takie znaczenie... Słucham? W sensie, że większość nie wygląda tak. No dokładnie, ale właśnie czy dla was piersi, tyłek to jest coś takiego naprawdę mega ważnego? Może 50-50 z waszej strony jest to złe, żeby się podobnieć do... Lasek na Instagramie i na... Populista jeszcze znalazł, kurwa. Polityk jebany. Mówię, że skupiacie się na tym, żeby wyglądać jak one, zamiast kreować swoją osobę i być oryginalną w tym wszystkim. Musisz jakby wykorzystać swoje walory i to, co jesteś tak naprawdę. I zrobić swoją osobę. Ale to ma to dla was znaczenie, naprawdę? Czy nie? Ale co, czy dziewczyna ma... Nie, tyłek i... Jakby to jest taki upgrade. Drugorzędne, no. Jak... To jest coś, na co rzeczywiście zwracacie uwagę, że jak tego na przykład nie będzie, to trochę lipa, czy... Nie, no klaska jest zajebista. W tych czasach się wszystko da zrobić, nie? Więc... No, czyli odpowiedziałeś na moje pytanie w tym momencie. Ale też na przykład masz takie osoby, nie wiem, co chodzą na siłownię albo jakieś sporty uprawiają, no to oni zwracają uwagę na fizykę, nie? Ale no to raz, że tacy faceci sami mają, że tak powiem, takie ciało do zaoferowania, powiedzmy, ale też jakby styl życia, nie? Kładzie na pierwszej randce. Tak idealistycznie, no to wiadomo, że facet powinien zapłacić, ale nie powiedziałbym, że to jest takie bardzo, uznajmy, powszechne. Ale no to w takim razie to nie jest randka, nie ale to jest, ona czuła się komfortowo, dokładnie. Więc bierzesz za nią jakby odpowiedzialność, jest z tobą, tak, więc... Ja na przykład uważam, ja osobiście nie mam problemu z tym, żeby zapłacić za kobietę na pierwszej randce czy coś takiego, ale też mega w chuj szanuję, jak kobieta wychodzi z inicjatywą, że możemy podzielić, Też jak jej nie znasz dobrze, no to wiesz. Ale wiesz, no wtedy wiesz, że jest jakby dobrze wychowana i jakby kulturalna, no właśnie, pyta się, ale no i tak za nim zapłacisz. Ale wtedy wszyscy są jakby do gadania. Ile razy dziennie myślicie o seksie i czy teraz, jeśli chodzi o seks w waszym wieku, to podchodzicie do tego bardziej emocjonalnie, czy bardziej fizycznie? Młodzi jesteśmy, nie? Ja takich rzeczy nie przekminiam za bardzo. Ale jaka była pierwsza część pytania? Słucham? Jaka była pierwsza część pytania? Ile razy dziennie myślicie o użyciu? Ktoś to liczy w ogóle? Nie wiem. 2, 3, no nie wiem. No bardzo dużo. Moja odpowiedź jest bardzo dużo. Dojebane masz na to w ogóle. Czyli jeżeli wybieracie sobie partnerkę, to głównie jakby idziecie w stronę tego, że was to podnieca ta osoba i jakby wchodzicie w jakąś relację z tym, czy to jest bardziej naprawdę, że na podłożu emocjonalnym chcecie ją poznać? Emocjonalnym. Emocjonalnie. No nie, nie odzywa się to sobie, kurwa. Teraz kolejne pytanie. Czemu zostawiacie dziewczyny na odczytaniu? Ja każdego noc tam dostawiam. Wiecie, jakby my, jeżeli zostajemy na tym odczytanym, to analizujemy sens w ogóle każdej relacji. A my po prostu nie odpisujemy, bo temat się skończył na przykład, nie? Albo... Ja zapominam po prostu często. A to co, wy nie dopuszczacie w ogóle możliwości, że wy możecie zostawić ostatnią wiadomość, tak? Chłopak musi zawsze pisać. No, im starsza dziewica, tym mniej atrakcyjna. Jakie było pytanie? Czy jeżeli ktoś, no nie wiem, ma nawet 20 parę lat i jest nadal dziewczyną, czy ciebie to odstrasza? Nie, raczej nie. Raczej szacun. Czy się podoba i podoba się tobie? Chłopcy, ja nie chodzi tym po chodź do nas, jak taki mądry jesteś. Jak pokazujecie, że dziewczyna wam się podoba? Ja w ogóle. Sensational. Prawda jest taka, że właśnie mega my rozkminiamy po tych pierwszych spotkaniach, czy w ogóle ta osoba rzeczywiście nas lubi, czy nie wiem, chce wykorzystać, czy totalnie się nudzi. I jakby wiecie o co chodzi. I jak pokazać, jak wy pokazujecie, że jesteście zainteresowani serią tą osobą. Co chyba robicie? Nie wiem, zapraszacie dalej na coś? No, nie, chyba po prostu ciągły jesteśmy kontakt, zainteresowani. Jakby zainteresowanie tak ciężko określić, nie? Ale takie zainteresowanie po prostu widać. Jak ktoś się nudzi w czymś towarzystwie, no to też to czuć, nie? Poświęcamy uwagę tym osobom, nie? I jakby nie bawimy się w żadnym small talki, tylko chcemy poznać tą osobę tak naprawdę. Okej, dobra. No, tak się faktycznie chcę poznać, no. Nie? No. Okay. Możemy zrobić breaka, bo się posikam zaraz. Ja muszę iść do kilo. O, a foty na Instagramie z dupą? Jakie jest wasze na to spojrzenie? Byleby były estetyczne, nie samo to było z tym strojem, że póki jest to ładne i ale fajne. Jeżeli to jest wasza kobieta, w jakimś sensie to mielibyście tylko problem? Nie, jeżeli to jest takie serio w takim fajny sposób zrobione, to nie. Jeżeli jest taki wulgarny sposób, taki dość wyzywający i tak dalej, to ludzie się kreują w internecie, nie? Na różne osoby. To jest zupełnie inna działka, taka, która... to jest, nie? To jest social media całe i tak dalej. Zdjęcia jakby mogłoby sobie rzucać jak ja chcę, jeśli to byłoby, tak jak mówię, estetyczne. Ale no już jakby wychodziła tak ubrana do klubów, będąc ze mną i beze mnie jeszcze do tego, to uważam, że mogłoby być to nie na miejscu. Jak dziewczyna wychodzi tak ubrana, jakby widać, że jest pewna siebie i po prostu zajebiście się w tym czuje, ale... No to jak to odróżnić, jakby, czy ona chce mieć atencję, czy jest pewna siebie i zakłada duży dekolt? To jest naprawdę takie ważne? Bo... No, dla mnie przynajmniej, ale jeżeli masz tego mężczyznę i wychodzisz tak z koleżankami, to jakby nie rozumiem po co. No, jakby każdy, na pewno każdy facet też... Czyli wy na to tak trochę patrzycie. Na pewno każdy facet też lubi wyjść z kobietą i się nią pochwalić do ludzi. Oczywiście. Więc to jest jak najbardziej fajne, że wy wtedy się tak upieracie. Ale no, w momencie, kiedy wychodzi... Ale sama już nie to jest takie... A co znaczy wulgarne w takim razie dla was? Że zakładasz coś takiego... To że jest jakaś ta granica. Ale no już po tej granicy myślę, że już jednak patrzymy już na około, to jest przesada. Myślę, że też każdy chłopak doceni fakt tego, że jeżeli nawet już wychodzisz sama z koleżankami, to fajnie jakbyś pokazała, jak się ubierasz chłopakowi, żeby on też mógł widzieć, jak to wygląda. Nigdy już tego tak nie zrobiłam. Nie? Czemu nie? Nigdy już nie zrobiłam czegoś takiego. Czemu nie? Ja myślę, że to nie podchodziło pod taką kontrolę. Nie wysłałam po zdjęcia, mam po prostu powiedziała, cię wyglądam. Tak wychodzę, jakby mi się, czy tobie to pasuje. Czemu? No, ty właśnie masz swoje zdanie. Nie, jakby ja, dokładnie, ja się nie będę budować jakby pod faceta, że jakby się gdzieś tłumaczyć. Bo jeżeli ja czuję dobrze, to jest najważniejsze. Jeżeli on tego nie akceptuje i uważa, że ja w ten sposób chcę przyciągnąć atencję kogoś, to już jest jego problem i jego insecurity. Ale czy nie chcesz się trochę naginać pod faceta? Właśnie, czy myślisz po sobie? Nie. To, słuchajcie, kończymy i... Ja proponuję, że jeżeli macie jakieś pytanie do mnie, to możecie je zadać. Tylko jedno? Tylko jedno. Jeżeli coś was interesuje z naszej sfery kobiecej, to... Kompletnie nic. Z waszej strony jak jest najlepiej zagadać właśnie? O, właśnie, to jest bardzo ważne. Zapamiętaj, to jest dobre pytanie. Dziewczyny usiądą teraz. A my będziemy... To ja od razu mam pytanie. Tak. Na radę na papierosa wszyscy, chodźcie. My przygotowaliśmy 3 pytania dla dziewczyn. Jeżeli wam się to spodoba, nagramy kolejny odcinek z takimi pytaniami. I tak, zacznijmy od pierwszego. I pierwszy brzmi tak. Jak najlepiej zagadać do dziewczyny? z mostu. Zaczynała jakąś totalnie prostą rozmowę, ale widzę po jego mimice, że jest taki... No zachęcam. Ale nie zawsze da się to wyczuć. No ale właśnie, i jak można przejść do sytuacji, w której umówicie się na randkę na przykład, nie? Szczerze, wystarczy, że... No nie wiem. Ja uważam, że mega jasno jakby postawić, typu... Tak jak wy powiedzieliście, żeby po prostu podejść i zagadać. Zgadzam też się z Jasminą, że uważam, że jakby wzrok i mowa ciała dużo... Ale uśmiech to jest po prostu... A nie, ja uważam, że kontakt wzrokowy, że takie dobre, mocne kilka sekund i to jest takie, że... Ale uśmiech to jest top. Rozwinę to pytanie. W takim razie jak odebrać to, że nawet jeśli się spojrzymy na was i uśmiechniemy do was, to jak przeczytać to, że nie jesteście zainteresowane jednak? Uciekamy wzrokiem od razu. Od razu. I tak to szczerze. Jest jakby, jeżeli coś przyciągniemy, to znaczy, że jest super, jeżeli nie, to nie. Tak. No. Okay. Czy dla was body count u facetów ma znaczenie? Szczerze, no u mnie nie. Okej. Okay. Mało by było na pewno. Mało by to było. Wiecie co, chyba zależy od tego, w jakich sytuacjach, jak się o tym mówi. Bo jeżeli nagle mówisz, no tak, no ja to robiłem tyle i tyle osób, no to tak sobie myślisz, okej, dobra, to widzę, jakie to masz w sumie do tego nastawienie i to jest takie A jeżeli, nie wiem, rozmawiacie poważnie, mówisz, no tak, jakby miałem takie sytuacje, jakby był taki okres w moim życiu, gdzie bardziej imprezowałem albo wyjechałem za granicę i miałem, nie wiem, czas eksplorowania, to uważam, że to jest zupełnie inna sprawa, a jeżeli ktoś właśnie mówi tak typowo no zrobiłem to i to i jest tego tyle, no to to jest dla mnie po prostu takie kochające zwyczajnie. Ja mam pytanie. To nie jest tak, że im więcej, tym większy samiec alfa? Nie. Tylko wy tak myślicie. Co? A wy tak myślicie? Nie, to jest nieprawda. Czym mniej, tym większy samiec alfa. Myślę, żebyś tłumaczył. Okay. Zajebiście. Dziękujemy wam, kochani, bardzo za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie, lajkujcie. I mam nadzieję, że ten content wam się podobał. To było coś innego i... Życzę wszystkiego dobrego. Kliknijcie w dzwoneczek. Tak, zostawcie dzwoneczek. Dobra.